16 do 12, pora już kończyć narkomanię i zaczynać gliniadę. Mariusz Lickiewicz w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się ostatnio w Szklarskiej Porębie, ale nie sądziłem, że to będzie taka ogromna impreza, ta, na którą nas tutaj zaprosiłeś. Cieszę się, że tak to zaskoczyło redaktora Niedźwieckiego. Tak jest w zasadzie od 7 lat co roku. No to pięknie. A warto robić taką gliniadę? Warto. Duch społeczeństwa obywatelskiego rośnie z każdym rokiem. Ci ludzie, których widzimy tu dookoła, z którymi mamy zaszczyt my jako stowarzyszenie współpracować, są skarbem tej ziemi. To oni tak naprawdę nadają sens życiu społecznemu tego regionu. Jesteś wiceprezesem Stowarzyszenia Via Sudetica. Opowiedz coś o tym. Via Sudetica jest w zasadzie małym, skromnym stowarzyszeniem, gdzie działają totalni zapaleńcy. Nie mamy żadnego finansowania zewnętrznego. Bazujemy praktycznie tylko na tym, co sami jesteśmy w stanie przez cały rok swojego działania wypracować. Punktem kulminacyjnym całego naszego działania jest właśnie to, co widzimy tutaj przed sobą, gliniada bolesławiecka. No tak, ale to wszystko już się rozpierzchło nie tylko na kraj, ale na cały świat. Odwiedzacie przecież różne miejsca. Wszędzie, gdzie się pojawiacie z glinoludami, to wywołuje to niesamowite reakcje ludzi, którzy widzą to po raz pierwszy. Cieszymy się bardzo. My promujemy region bolesławiecki. Rozsławiamy imię Bolesławca, no tak jak powiedziałeś, praktycznie w całym świecie. Byliśmy w Chicago, byliśmy w Berlinie, byliśmy w Pradze. No jeździmy w wiele miejsc. Właśnie, byliście na 50-leciu Trójki. To jest rewizyta, to teraz pora będzie na rewizyty, czyli może na dzień otwarty w Trójce znowu. Cieszymy się bardzo. Mariusz Lickiewicz z Via Sudetica, organizującego paradę gliniadę. Dzisiaj o 14, prawda? Tak, dzisiaj o 14 uroczysty, prawdziwy ślub pary glinoludów, a po ślubie około pół godziny... Rozwód. Rozwód jutro, jak sobie zdadzą sprawę z tego, co zrobili. Okej, okay, zapraszamy do Bolesławca, bo tu naprawdę dzieje się bardzo interesująco. Wreszcie zrobiło się tak ciepło, że mogę zdjąć kurtkę. Mariusz Lickiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.